Wyprawiła huczne wesele, a zaraz po przyjęciu zajrzała do kopert. Nie dowierzała własnym oczom. Panna młoda poczuła się upokorzona, nie tak miało to wszystko wyglądać. Kobieta podzieliła się swoją oburzającą historią. Wesele to jedyny w swoim rodzaju wieczór, który poprzedzają miesiące, a nawet lata ciężkich przygotowań, szczególnie jeśli mówić o zarezerwowaniu wymarzonej sali. Im bliżej do wielkiego dnia, tym więcej spada na barki państwa młodych, a przede wszystkim, wiąże się to z ogromnymi wydatkami. Zadbanie o oprawę muzyczną, dekoracje, gastronomię czy nawet niewielkie upominki dla gości i atrakcje. Wydaje się, że to tylko wierzchołek góry, za który narzeczeni muszą zapłacić niebotyczne sumy. Gdy już nadchodzi moment wesela, po wyczerpujących tygodniach przygotowań, zakochani marzą już tylko o tym, by wszystko przebiegło po ich myśli. Niestety, czasem bywa zupełnie inaczej. Najpierw wyprawiła huczne wesele, a później zajrzała do kopert. Nie tego się spodziewała. O swoich przykrych doświadczeniach dla Wirtualnej Polski opowiedziała Magda. Kobieta wyprawiła wesele, o jakim zawsze marzyła, choć drobne problemy zaczęły pojawiać się już na etapie zapraszania gości. Okazuje się, że chociaż rozesłała 104 zaproszenia, w przyjęciu wzięły udział wyłącznie 54 osoby. Jak przyznała, bliscy tłumaczyli swoją odmowę obawą przed koronawirusem. Magda zaznacza, że przez to musiała ponieść dodatkowe koszty. Miałam brakujące osoby do minimalnej liczby gości i musiałam rekompensować straty właścicielom sali. W umowie miałam wpisane, że jeśli będzie minimum 80 osób, to dzieci do 6 lat będą gratis, a obsługa oraz dzieci 6 do 12 lat 50%. Stawki. W związku z tym, że goście nie dopisali, obsługa i dzieciaki kosztowali 100%. Za talerzyk i dodatkowo doliczyli mi 20 osób za pół stawki bez jedzenia, relacjonuje dla WP. Kobieta wyznaje, że najbardziej frustrujący okazał się dla niej sposób przekazania informacji o nieobecności. Niektórzy wysłali bowiem jednozdaniowe SMS i to na ostatnią chwilę. Rozumiem, że koszty stałe i tak bym poniosła i nie robiłam wesela z zamiarem zwrotu, bo to nie inwestycja, ale przykra jest taka postawa, dodaje. Dwa. Trzy. Po wielu problemach związanych z wyprawieniem wesela w dobie epidemii i przede wszystkim, po samym przyjęciu, przyszedł czas na przejrzenie prezentów. Gdy Magda i jej ukochany zajrzeli do kopert, zaniemówili. Choć nie liczyli, że szczególnie przy tak niewielkiej liczbie gości, zwrócą im się koszty za wyprawienie imprezy, nie przypuszczali, że poniosą takie straty. Z
kopert zwróciła im się zaledwie połowa z tego, co wydali. Źródło: Wirtualna Polska.